Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ustawa została przyjęta 15 kwietnia 2011 roku i było długie vacatio legis do wprowadzenia tych przepisów. W tym czasie, także w czasie prac nad ustawą, rzeczywiście nie było zagrożeń, że nie będzie przez ten rok przygotowanych i zakładów ubezpieczeniowych, i także szpitale nie będą gotowe do tego, żeby zabezpieczyć swoje interesy w wyniku wejścia ustawy w życie, w wyniku wprowadzenia nowych możliwości zaskarżania błędów w leczeniu. I przez ten czas część szpitali rzeczywiście podeszła do tego w sposób odpowiedzialny i negocjowała z ubezpieczycielami stawki ubezpieczenia od tych zdarzeń, od zdarzeń medycznych. Rzeczywiście przez następne kilka miesięcy okazało się, że tak naprawdę na rynku jest tylko jeden podmiot, który zechciał te polisy oferować. I to rzeczywiście było PZU, które proponowało szpitalom stawki dość wysokie i nie wszystkie szpitale na to się decydowały. I pamiętamy, jaki był nacisk na Wysoką Izbę ze środowisk związanych z osobami zarządzającymi szpitalami, z organów także założycielskich, żeby wprowadzić dłuższe vacatio legis dla tych przepisów, żeby dać szansę, żeby na rynku, żeby pojawiły się inne instytucje ubezpieczeniowe. I tak się stało. 14 czerwca Wysoka Izba zmieniła ustawę, która przedłuża ten obowiązek ubezpieczania się, wprowadza ten obowiązek ubezpieczania się dopiero w 2014 roku. Od 1 stycznia 2014 roku. To rzeczywiście spowodowało pewien dyskomfort dla niektórych dyrektorów czy prezesów spółek prowadzących szpitale, które przed tym dniem podpisały umowy ubezpieczenia. Podpisywały je w stanie prawnym, kiedy to było ubezpieczenie obowiązkowe. Jednak wejście w życie ustawy 30 czerwca spowodowało przesunięcie tej granicy do 1 stycznia 2014 roku i jednocześnie stało się to ubezpieczenie fakultatywne. Więc część szpitali, które czekało do ostatniego dnia, nie podpisało tych umów i prawdopodobnie już ich nie podpisze, jeżeli mają możliwość fakultatywnego wyboru i niepłacenia składek. Umowy te mają charakter cywilnoprawny, więc ustawodawca ani Sejm, ani nie ma możliwości ingerowania w treść tych umów. Także nie możemy przepisami niższego rzędu w te umowy ingerować. Natomiast według naszej korespondencji, którą prowadziliśmy także z innymi resortami, a także z tą firmą, która tak naprawdę jest monopolistą w tej chwili, sytuacja prawna wygląda mniej więcej tak, że szpitale mogą wnosić o rozwiązanie tych zawartych umów. I według opinii prawnych prezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a także przez Ministerstwo Finansów, jest to dopuszczalna forma rozwiązania umowy, oczywiście za porozumieniem obu stron tej umowy, czyli spółki ubezpieczającej, czyli PZU i tego, który jest podmiotem ubezpieczanym. Wiemy też o tym, bo takie pisma do nas wpływają ze strony PZU, że nie chce wykonywać takich, podejmować takich decyzji, rozwiązywać tych umów, powołując się na warunek, że ubezpieczenie było obowiązkowe, czy jest obowiązkowe. Ten stan prawny się zmienił także dla tych umów podpisanych przed końcem czerwca 2012 roku. I możemy tutaj doradzać tylko szpitalom, które podpisały te umowy, a chcą je rozwiązać, to, żeby występowały na drogę sądową, bo to jest jedyny sposób na rozwiązanie sporu, jeżeli taki spór jest, jeżeli nie ma zgody na dwóch stron na to, żeby umowę rozwiązać. Ale jedną rzecz też muszą zarządzający szpitalami mieć w świadomości, że w tym okresie to ubezpieczenie może być przydatne, bo ustawa wprowadziła jednak nowy system, który może nakładać obciążenia finansowe dla szpitali. Wprowadzono wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i taka komisja może orzec o zaistnieniu zdarzenia medycznego w szpitalu podmiotu leczniczego i nałożyć odszkodowanie pacjentowi z kasy tego szpitala. To nie jest tak, że na pewno nie będzie takich orzeczeń i to nie jest tak, że to ubezpieczenie zawarte przez szpitale, które
no były, tak jak pan poseł stwierdził, korekt w prawie, że nie będzie się opłacało. To nie muszą być wyrzucone pieniądze. Każdy zarządzający, każdy prezes spółki, która prowadzi szpital, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy większym ryzykiem jest podjęcie decyzji o ubezpieczeniu takiej działalności, czy większym ryzykiem jest czekanie na decyzje komisji orzekających, które mogą stwierdzić znacznie wyższe odszkodowania niż składka ubezpieczeniowa. To jest jeden z elementów prowadzenia tego przedsiębiorstwa, które musi być poważnie brane także pod uwagę. Natomiast ani Wysoka Izba nie może ingerować w umowy cywilnoprawne zawarte, ani tym bardziej Ministerstwo Zdrowia aktami niższego rzędu. I rzeczywiście pewien dyskomfort, który powstał, dotyczy szpitali, które zawarły te umowy i my wspieramy, jeśli chodzi o próby negocjacji między szpitalami a PZU, bo do tego dotyczy ubezpieczyciela sprawa, tymi opiniami prawnymi, którymi dysponujemy, także tymi opiniami z Ministerstwa Finansów. Jednak decyzją każdego zarządzającego jest to, czy będzie w ten spór cywilno-prawny wchodził przed sądem tak naprawdę.